Witajcie moi drodzy, to już druga relacja z Wyspy Man. W tym drugim starciu znów trafił mi się bardzo młody przeciwnik. W pierwszej rundzie Turek miał 15 lat. Dzisiejszy przeciwnik z Białorusi, Denis Lazawik, no, urodzony w 2006 roku, ma lat 17. Taką powiedzmy sobie ironią losu, czy smaczkiem dodatkowym jest to, że po raz pierwszy w życiu na Wyspie Man byłem właśnie w 2006 roku. Pojechaliśmy tam razem z Bartoszem Soćką. Zresztą poszło mi bardzo dobrze. Byłem tam również w 2007 roku. No ale wtedy jeszcze mój przeciwnik w 2006 roku raczej nie mógł grać w tamtych zawodach. No i tenże Denis Lazawik, jak spojrzałem na jego partię, to jest naprawdę kawał gracza. Jego ranking w tym momencie, jeśli chodzi o szachy klasyczne, to zaledwie 2560. Natomiast myślę, że wiąże się to z tym, że jest Białorusinem. Gra stosunkowo mało, bo prawdopodobnie nie za wiele może. Gra głównie w turniejach w Rosji. I, no, i regularnie zarabia na tym rankingu, bo mimo tego, że gra mało, no to, to ten jego ranking cały czas się podwyższa. Natomiast jest absolutnym. Yy... Topem topów, jeśli chodzi o rozgrywki internetowe w turniejach z cyklu przez Czestur dochodził do fazy bardzo dalekiej, w tym do Division One przy okazji niektórych zmagań, więc jak ja spojrzałem, z jakimi on zawodnikami w tych szachach szybkich się mierzył, no to troszkę mi nami zrzedła, bo doświadczenie ma tam ogromne. Mamy Dziaro, Firuża, karuana, Nakamura i wszyscy inni, on po prostu z nimi grał mecze w ramach tych Zgrywek. No, i to jest gigantyczne doświadczenie, yy, które no, moim zdaniem już czyni z niego bardzo dobrego zawodnika i myślę, że kwestią czasu jest to, aż jego ranking będzie wyższy. Yy, dodatkowo, no, taka taka informacja myślę też istotna. Ma bardzo wąski repertuar debiutowy, yy, co zresztą zauważyłem, komentując jeden z jego meczów na, na Czeską Polska w ramach jednego z turniejów Champions Tour. No, i to się potwierdziło. Dzisiaj zajrzałem do bazy, przegłosowałem. Oglądałem jego partię, no i było duże, duże prawdopodobieństwo, że na E4 będzie szedł w kierunku obrony berlińskiej, czyli debiutu no chyba zgodnie uznawanego za jeden z najsolidniejszych i najpewniejszych dla czarnych. Długo myślałem nad tym, co zagrać. Ostatecznie wybrałem, wydawało mi się, wariant, który daje całkiem fajne widoki. Przeciwnik poszedł w kierunku, którego ja też i oczekiwałem, i poniekąd chciałem. No i zobaczmy, co się działo. Także tak jak mówiłem przy, w tym przydługim wstępie, ja E4 przeciwnik E5, skoczek F3, skoczek C6, koniec B5, skoczek F6, D3. Oczywiście obrona berlińska powstaje wtedy, kiedy dochodzi tutaj do dobicia pionka, czyli no to jest ta słynna końcówka berlińska, która, którą też oczywiście można próbować, ale ja nie miałem takiego zamiaru. Ja zagrałem D3, co już jest nazywane kulturalnie antyberlinem. Przeciwnik Gonie C5. No i dość długo zastanawiałem się, w który ruch tutaj w tym antyberlinie pójść. Miałem kilka pomysłów. Ostatecznie zagrałem skoczek BD2, bo tu każdy ruch coś tam daje, coś tam nie daje. Skoczek BD2 generalnie daje możliwość zagrania ruchu skoczek D4 czarnym, i to jest w tym momencie taka główna linia, najbardziej pryncypialna. Chodzi o to, że no, na ewentualne bicie, bicie. C3, tak, to tu jest taka śmieszna linia, D4, C6, tak, tak, tak. I tutaj było troszkę partii, w których wydaje się, że czarne mają słabą strukturę pionową, te pionki nie wyglądają zbyt fajnie. Ale para gońców neutralizuje to i pozycja jest mniej więcej równa. Ja miałem tam jakieś pomysły na to skoczek D4, natomiast przeciwnik zagrał D6, czego się troszkę spodziewałem, bo grał partię w rozgrywkach internetowych po D6, ale myślałem, że w partii szachów klasycznych, jeżeli ktoś zagra skoczek BD2, to on raczej skoczek D4 zagra, co wydaje się lepszym wyborem. Ewentualnie Roszada, bo to jest też inny, inny możliwy ruch dla, dla czarnych. A on zagrał D6. No to niby się ucieszyłem, bo wydawało mi się, że ta pozycja, którą tutaj można dostać, daje pewną przestrzeń do gry. Ja zagrałem C3. Przeciwnik, tak, no C3 jest dość typowym ruchem. Można oczywiście też robić roszadę, ale no ja zacząłem od C3. Roszada, roszada, goniec B6 też ruch typowy, żeby no profilaktyka przed ruchem D4 była, bo jak czarne od razu skoczek E7, to właśnie D4 trzeba wiedzieć, czy to jest dobre, czy niedobre dla czarnych. Też tak można grać, ale przeciwnik zaczął od goniec B6. No i ja tutaj zagrałem skoczek C4. Nawet w tej pozycji przygotowywałem też inne posunięcia i uznałem. A jak to stanie, to jeszcze się zastanowię przy szachownicy. Ostatecznie zdecydowałem zagrać się właśnie skoczek C4. O co chodzi? No, chodzi o to, że wygrywam tego gońca, czy wygrywam. Wymieniam skoczka za gońca, czyli zyskuję parę gońców, ale pozycja ma charakter bardziej zamknięty niż otwarty, więc to nie jest jakiś gigantyczny zysk. To trochę na zasadzie preferencji, kto co lubi. Ja lubię też skoczki, ale w takich strukturach często lubię manewrować gońcami. No i tak jak mówię, to troszkę kwestia gustu. Przeciwnik odszedł skoczek na 7, ja pobiłem, nie trzeba się spieszyć, ale tak sobie popatrzyłem, że, że tak zagram, tutaj goniec A4. Oczywiście tu nie trzeba ruchu goniec A4 robić, natomiast jeżeli chcę zachować parę gońców, no to powinienem to zrobić. Bo jeżeli zagram na przykład ruch H3, żeby zapobiec posunięciu goniec G4, to w tym momencie goniec D7. No i ja nie mam jak tym gońcem unikać wymiany, bo przeciwnik będzie mnie prześladował, nie martwi się taką strukturą, ona jest absolutnie nie okej okay dla czarnych no zresztą tutaj też ma inne ciekawe ruchy jakieś nawet b5 bo goniec tutaj jest pod tempem czy nawet c6 i potem coś takiego jak się boi to też może da c8 zagrać że trochę zerka tu trochę tu no mniejsza z tym ja zagrałem goniec a4 żeby właśnie zawsze mieć możliwość powrotu gońcem na c2 i, i, i zachowaniem tej pary gońców przeciwnik skoczy g6 typowy ruch ja goniec c2 i przeciwnik wieża E8. No i właśnie tutaj zacząłem tak liczyć na to, że będzie dobrze, gdyż y, moje przygotowanie obejmowało coś takiego, że H6, H3, goniec E6, A3, C5, y, no i taką pozycję tu sobie patrzyłem, co się dzieje po ruchu D4, wychodziło mi, że tam jest jakaś niezbyt y, oczywista pozycja, oczywiście według komputera absolutnie równa, natomiast Myślałem, że tu może być ciekawy. Natomiast przeciwnik zaczął od wieża E8, co poniekąd wygląda logicznie, no bo zszedłem gońcem, który kontrolował pole E8, no to tą wieżę można tu ustawić. No i to właśnie moje przygotowanie mogło być lepsze, bo mogłem to sprawdzić, jakie są niuanse tutaj. Troszkę za mało te niuanse popatrzyłem. No, i przy partii się zastanawiałem, bo ja zagrałem H3. no Ruch, który się mi praktycznie zawsze przydaje, jeżeli chcę zagrać D4, żeby tam nigdy nie było wyskoków gońcem. no Czysta profilaktyka przed rozpoczęciem jakiejś gry w centrum. Przeciwnik ym, papuguje, można powiedzieć, H6, no, ale oczywiście też tutaj trzeba ten ruch prędzej czy później zrobić, zanim się coś będzie działo w centrum. Ja wieża A1 szykując D4 po to, żeby pionek był tutaj broniony, bo gdybym zagrał D4 od razu, no to po biciu z tym pionkiem jest problem. Skoczek oraz wieża go atakują. Także zagrałem wieża E1, broniąc tego pionka, szykując ruch D4 i przeciwnik goniec E6. Tu miałem lekką zagwostkę, bo wiedziałem, że w podobnej pozycji z wieżami na E1 i F8 ruch A3 jest ruchem ok, natomiast no troszkę się zastanawiałem, na ile ryzykowne jest zagranie D4, bo pamiętałem kiedyś dawno temu grałem partię z rosyjskim arcymistrzem bodajże maletni miał na nazwisko wygrałem bardzo fajną partię ale pamiętam że kiedyś właśnie zignorowałem to że przeciwnik może bić. A komputer potem krzyczał że w takich strukturach tego typu bicie wcale nie musi być złe bo choć wydaje się że goniec jest zgubiony to właśnie potem się okazuje że to wcale nie że bardzo ciężko jest go wygrać i często okazuje się, że mogą tutaj się pojawić jakieś takie śmieszne kontrszanse dla przeciwnika. Um, oczywiście nawet nie wiem, czy przeciwnik by tutaj się na to zdecydował, natomiast no ta, czy goniec bije 2 też można spróbować. Żeby, żeby tu jeszcze wieża była, żeby mieć dodatkowo jakieś tam sztuczki, ten goniec jest cały czas broniony i na przykład teraz coś w stylu ruchu D5 może się pojawiać, co wygląda no, bardzo ryzykownie, no ale na przykład tego typu sytuacja, jakby powstała, no to nagle się okazuje, że, że czarne już wygrywają za chwilę, prawda? Więc no to są takie szalone pozycje. Niekiedy to są też, można powiedzieć, takie elementy szachów, które kiedyś w ogóle by ludziom do głowy nie przyszły. Nikt by na poważnie nie patrzył, że pionka A2 można zbić. Ja się troszkę bałem, bo przeciwnik stosunkowo szybko doszedł do tej pozycji i mówię: Znaczy, bałem o tyle, że on realnie może rozpatrywać to bicie, które no, czasami może być niezłe. No i w ogóle jakby biorąc pod uwagę fakt, że kiedyś tą wieżą pójdę do centrum, być może, no to lepiej tego pionka mieć obronionego, jakby pro forma. Także zagrałem to A3. Przeciwnik zagrał C5, którego też się spodziewałem. No i zagrałem D4, bo jeżeli w tej pozycji, jeżeli w tej pozycji stoję, nic nie robię, to przeciwnik pewnie prędzej czy później zagra D5. No i Pół biedy jakby on tylko D5 mógł zagrać, gorzej, że nie wiadomo, jak ja mam stać. Bo gdybym miał jakieś użyteczne ruchy w miejscu, no to, to spoko, ale nie do końca wiadomo, jak. No więc stwierdziłem, że zagram D4. No i tu przeciwnik wcale nie ma jakiegoś ultra szerokiego wyboru. Bo jeżeli ja zagram D5, to wydaje mi się, że to jest sporo lepiej. Mam więcej przestrzeni i opcji do gry na obu skrzydłach. Jeżeli przeciwnik zagra na przykład od razu D5, to wydawało mi się, że ta pozycja jest bardzo podejrzana. Na przykład mogę pobić, tak, 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 i tutaj wcale nie muszę bić, bo wtedy na różnopolowych gońcach nic się nie dzieje. Ale mogę zagrać na przykład ruch F3, i ta pozycja może być wręcz wygrana po jakichś tego typu ruchach. No to już jest praktycznie koniec dla, dla czarnych. No, niby tu mata nie ma. Ale, ale no ta pozycja powinna być słaba. No być może mogę to jakoś lepiej rozegrać. Bo to może nie jest przekonujące. Może od Hetman D3 zaczynam wymusić G6 chcę. Może tu zaczynam od Hetman D3. Bardzo dużo opcji i to by mi się bardzo podobało. Więc D5 bardzo podejrzane. CD CD. Włączenie tego bicia jest niepotrzebne, gdyż tutaj mogę potem zbić figurą. No, i tak. Metodą eliminacji wychodzi na to, że trzeba zbić, zbić i zagrać D5, bo o centrum trzeba walczyć, nie można go tutaj oddać. I właśnie ja się zastanawiałem, że ja podobne pozycje w przygotowaniu miałem, dokładnie taką samą pozycję analizowałem, tylko że wieże stały tak. No, i ja próbowałem zrozumieć, dla kogo to jest korzystne. I moi drodzy, nie miałem. No, nie udawało mi się tego zrozumieć jakoś straszliwie. Być może nie ma to żadnego znaczenia. Może komputer, bo tak jak zwykle no, analiza jest bez silnika, może komputer powie, że to i tak jest równa pozycja. E, ale ja miałem nadzieję, że może ten fakt, że wieża tutaj stoi się przydać. No i niby coś znalazłem, co wydawało mi się sensowne, no, ale może nie ma to znaczenia. E, bo w tym momencie. Ewentualne bicie na E4 nie ma żadnego sensu, białe pola są hiper słabe i wydawało mi się, że po ruchu typu Hetman D5 czarne po prostu stoją tutaj lepiej, zauważmy, że figury czarnych mają duże perspektywy, wieża jest niebroniona, nawet... Jakby czarne nie chciały tutaj bardzo komplikować sprawy, albo żeby inaczej, żeby pokazać potencjał pozycji czarnych, to często nawet tego typu pozycje mogą być dobre, bo ten goniec przejdzie, jakiś nacisk, tu będzie ruchy typu nie wiem, goniec D7F5 mogą się pojawić. Już nie mówiąc o tym, że powierza D8 jest tutaj spory nacisk, a tego typu pozycja jest bardzo nieprzyjemna. Bardzo ciężko się białymi. Tutaj rozwijać przy tym układzie. Także w ten sposób moim zdaniem w ogóle nie można grać, bo po bo Hetman D5 uważałem, że ta pozycja jest po prostu lepsza dla czarnych, może nieobiektywnie, no więc to odpadało. Oddania jakości tego typu też oczywiście przeszły mi przez myśl, no ale to jest, no tutaj nie może działać. Po prostu bicie nawet tego typu pozycja to. Na pewno białe tutaj stoją gorzej. Król pójdzie na H7, wszystko jest obronione, z tego gońca nie ma wielkiego pożytku, a dużo jest otwartych linii i wie, że będą lepsze. Także te dwa ruchy odpadają. No, są dwa pozostałe ruchy, czyli goniec E3, żeby wzmocnić kontrolę nad centrum i skoczek D2. Skoczek D2 jest ruchem, który no narzuca się, bo jeżeli przeciwnik pobije, ja pobiję gońcem, przeciwnik zbije na D4, jeżeli zagram tutaj ruch, właściwie dowolny ruch, Łącznie z z D3, łącznie z Hetman H5, być może nawet F4 mogę zagrać. F4 chcę, ale muszę to trzeba policzyć, czy działa. No to ta pozycja jest super, bo te pionki przeciwnika są bardzo słabe. Para gońców jest, centrum jest za chwilkę, więc no tak czarne nie mogą grać. No ale po skoczek D2 jest kilka ruchów. Po pierwsze, po pierwsze trzeba policzyć, co się dzieje po skoczek F2. Ja nie byłem na 100% pewien, czy to jest bezpieczne. Tutaj Jakiś szach, tego typu ruch tutaj. No i na przykład tego, ta, ta pozycja, nie byłem pewien, dla kogo jest dobra. Wydawało mi się, że mogę tutaj mieć pewne nieprzyjemności. Można królem oczywiście gdzieś tam sobie odejść, ale no też nie byłem przekonany, co tu się dzieje, bo tego typu rzeczy gdzieś się pojawiają. Tego typu rzeczy się gdzieś pojawiają. Trzeba tu uważać. Więc skoczek F2 był takim ruchem, który troszkę mnie tutaj niepokoił. No a dodatkowo nie byłem wcale przekonany, że jak przeciwnik zagra tutaj jakiś ruch typu F5, co się dzieje. Bo jak ja pobiję, oczywiście nie można być skoczkiem, bo wisi skoczek na G6, ale Hetman bije i to też nie było chyba dla mnie oczywiste, co tu się dzieje. Wisi pionek, jeżeli pobijemy tak, no to na końcu nawet tak, chyba. Ale tu coś jeszcze widziałem, już nie pamiętam co. Coś jeszcze? Może goniec F5. Jakiś ruch mi się tu jeszcze nie podobał, już właściwie do końca nie mam przekonania, jaki to był ruch. Ale, ale, no, coś mi się nie podobało. Być może tak trzeba było mimo wszystko zagrać i tutaj właśnie o jakby ryzykować i iść w tym kierunku. No, ale ja się na to nie zdecydowałem. Ja zagrałem ruch goniec E3, który jest na pewno ruchem takim. Zdrowym, w sensie takim, że wszystko konsoliduje, bronię pionka, broni pionka. Chce zagrać skoczek D2 w następnym ruchu, ale ma tylko jeden mankament. Mianowicie po ruchu F5 goniec jest troszkę teraz niezafajnie fajnie stoi, bo, bo, bo F4 się może pojawić. No i przeciwnik F5 zagrał. Ja tutaj wpadłem w namysł, bo moja pierwotna idea to było bić, bić, zbić tutaj, zbić tutaj i zagrać skoczek D2. Po czym zacząłem tak myśleć i oceniać sobie tą pozycję, i mówię: No ale właściwie to ja tu być może stoję po prostu gorzej, bo niby przeciwnik ma poszarpaną strukturę, ale jeżeli utrzyma tego pionka, nawet oddając jakiegoś pionka na C5, wskoczy skoczkiem w jakimś momencie na D3, to ten skoczek będzie tutaj potężny. I bałem się tej pozycji, że wieża D8 na przykład, jeżeli gram Hetman C2, to może, może nawet taki ruch jak bicie to jakieś. Skoczek E5, skoczek D3. No, nie, nie wiem, być może źle oceniam tę pozycję, ale wydawało mi się, że większe perspektywy na atach mają tutaj czarne niż białe. Może niesłusznie, może niesłusznie, natomiast no, nie podobała mi się ta pozycja po dłuższym namyśle, dlatego nie zbiłem. I, I właściwie nie miałem tutaj już wielkiego wyboru, bo jak nie biję i nie gram skoczek D2, to inne ruchy nie mają większego sensu. No więc policzyłem skoczek D2. A tu trochę liczenia jest, bo oczywiście ruch F4 jest ruchem, który się najbardziej mm, prosi. Wtedy białe muszą pobić. Czarne mają wybór mogą pobić albo skoczka, albo gońca. Jak biją gońca, to mam wtrącony bardzo ważny ruch skoczek F6. Bicie na F6, goniec G6. Bicie na F2, król F2. No i wydaje się, że jest ok. Ta wieża, zobaczcie, tutaj przeszkadza. Wcześniej mówiliśmy o tych wtrąceniach, tutaj ta wieża akurat źle stoi. I wydawało mi się, że to może być nawet wygrana pozycja białych, więc no, na to przeciwnik nie poszedł. Tu, w tym wariancie, można jeszcze oczywiście zbić tego skoczka. I tu jest wybór. ryzykowny, ale też ciekawe jest goniec c1 żeby utrzymać napięcie i za chwilkę zbić gońcem tego pionka. A druga rzecz to jest taka, taka, taka. Wydawało mi się, że po tych licznych uproszczeniach nic nie tracę no ale nie miałem pewności bo jest jedna słabość taktyczna, druga trzecia i jeszcze król się może zrobić słabością taktyczną, więc po biciu, biciu król jest na eksponowanej pozycji wydawało mi się, że nie tracę tu materiału liczyłem coś takiego, takiego wieża F8, żeby tu jakieś maty próbować robić, no ale wydawało mi się że tu się jakoś powinienem obronić te, te groźby nie są jakieś nie wiadomo jakie, nawet coś tego typu może gdzieś tam działać może nawet mogę zagrać ruch D5 też, nie jest to wykluczone no, trzeba tutaj to liczyć, i ja pomyślałem sobie, że prawdopodobnie stoi dobrze, jak to stanie na szachownicy, to, to doliczę. Więc wydawało mi się, że właśnie w 4 bicie i w obu tych biciach białe stoją OK. Natomiast przeciwnik zagrał ruch, który widziałem, ale uważałem, że on może być troszkę podejrzany. Czyli Hetman H4 bardzo logiczne posunięcie. Posunięcie, które kreuje bardzo dużo gruźb. Znaczy, właściwie może inaczej, wygląda, że kreuje dużo gruźb, bo jak ja zacząłem się tutaj tak zagłębiać, to mówię: z jednej strony nie wiem, co przeciwnik grozi, ale z drugiej strony może coś tutaj być w powietrzu. I co gorsza, ja muszę jakiś ruch zrobić, a nie byłem pewien, jaki. Oczywiście, w czym wybieramy? No, wybieramy tak w ruchu F3. Przez moment patrzyłem ruch F4, zaraz powiem dlaczego on nie działa. Jeszcze są ruchy wieżą, żeby ewentualnie wzmocnić pionka F2. No i właściwie niewiele więcej. Jest ruch skoczek F3, oczywiście można wrócić na Hetmana, ale Hetman nie wróci na D8, tylko wróci na E7. Już nie mam tego możliwości bicia w przelocie, bo to tylko raz można zbić, jak dobrze wiecie. I nie wiadomo co chce, bo po tym ruchu Hetman już stoi na polu E7. Już nie będzie powtórzenia ruchów, być może niewykluczone, że przeciwnik zagra coś w stylu Hetman F7, i się okaże, że już broni tego skoczka. Może to mu da jakieś dodatkowe opcje. Więc skoczek F3 mi się nie podobało. Ruch F4 wygląda no, strategicznie, pachnie geniuszem, jakby się udało go przeprowadzić. Tylko, że taktycznie, no to przegrywa na milion sposobów prawdopodobnie, bo nawet można pobić. I tutaj nie ma, nie ma absolutnie żadnych sztuczek. Myślałem na początku, że, że są, ale jeżeli są, to tylko dla czaru. Bo tutaj na przykład w ten sposób można przegr prawdopodobnie przegrać albo blisko jest tej porażki. Zresztą, no, nawet można zagrać tak: czyli CD4 goniec D4, Skoczek F4. I teraz na to jest Hetman G3, to jest po prostu przegrana pozycja. Także F4 nie ma sensu. Wieża E2 i wieża F1 wydawały mi się te ruchy troszkę zbyt głębokie. Bo co prawda tutaj taktyki nie ma takiej natychmiastowej, bo tu się nieoczekiwanie wszystko broni, ale, no ale tak trochę dziwnie zrobić w tej pozycji ruch wieża F1. Więc zmusiłem się do policzenia ruchu F3, no ale niestety widziałem, że ten ruch chyba... Prowadzi do remisu. Bo o co chodzi? No jeżeli przeciwnik teraz by zbił, no to tego typu pozycja jest znakomita. Być może wygrana dla białych, bo figury czarnych są bardzo słabe, pionki są, no wszystko jest słabe w pozycji czarnych, więc tak nie można zagrać. Skoczkiem na G3 też nie ma się co ładować w dowolnym momencie, bo ja zawsze goniec F2, zagram tu, zniweluję jakieś zapędy przeciwnika i jest koniec. No, liczyłem taki, no, trzeba zagrać tak czy siak CD4. Jeszcze, to więc sobie zaraz o szczegółach tego powiemy. Jest jeszcze ruch F4, ale na to bardzo fajnie mogę zagrać, tak mi się wydawało. Goniec bije E4. I teraz na ten ruch, goniec F2 z atakiem na Hetmana, i chyba mam przewagę, bo potem skoczka pobije. Skoczkiem pobije piona, natomiast na bicie jest gonie z G6, znowu wykorzystuję tę niebronioną znaczy wieżę, która jest pod atakiem. I na Hetman f 2 tutaj mam wieża E2 na końcu. Wydawało mi się, że zdobywam materiał i powinno być dobrze. Więc metodą eliminacji znowu no, trzeba pobić na D4. Tak, no i właśnie tu jest ciekawy moment, bo jest taki ruch koń G3. Niektórzy by się podpalili, czyli tak, F4, i tutaj szukamy jakiegoś mata. Ale no, ja chyba mogę po prostu zbić nie z h i tutaj nawet nie ma specjalnie groźby, bo nawet jak ja zrobię tak dla przykładu jakiś tam losowy ruch, no to no nie wiem, jak zrobię jakiś tam ruch wieża A2, no to to jeszcze nie jest mat. To jeszcze nie jest mat, a po odejściu gońca, jeszcze tam. No mam tego typu na przykład obrony, tak? Że, że tutaj się mogę obronić. Chodzi mi tylko o, o ogólną rzecz, więc niewykluczone, że ja potem mogę po prostu zbić wieże i się uśmiechnąć, bo, bo tutaj nie ma gruźb. Więc to by się tylko przeciwnik podpalił, gdyby próbował zagrać skoczek G3. No ale znalazł ruch, który jest, niestety jest bardzo dobry, czyli skoczek F4. I, no i tutaj muszę bronić się. Przez moment, przez moment chciałem tutaj Troszkę zaszaleć, bo widziałem coś takiego, że mogę zagrać w skoczek F1. No teraz już oczywiście chcę zbić, zaraz zobaczymy, dlaczego. W partii pobiję na E4, więc za chwilę o tym opowiemy. Natomiast na skoczek F1 jest hetman G5, grozić ma w jednym ruchu. Jedyne co mogę zrobić sensownego, to wieża E2, obronić się. No i nie zdecydowałem się na to, bo ta pozycja wydawało mi się może być ciekawa. Widziałem wiele tego typu struktur, które potrafią być bardzo kąśliwe. Na to bym pewnie poszedł, gdybym wiedział, że to jest forsowne. Mam jakość mniej, ale no pewnie trzeba skoczek c żeby nie stracić pionka. No i na przykład tego typu pozycja. No, znacie mnie, ja uważam, że ona może być po prostu lepsza dla białych. Pewnie komputer powie, że jest mniej więcej równa, ale ten pionek jest słaby, ten skoczek ma perspektywy, mi się wydaje. To bym chętnie pograł. Ale niestety, w tym momencie, chociaż pewnie komputer wyśmieje te moje dywagacje, powie, że Edwa jest skoczek pije 3 No i na to się strasznie bałem iść. Dlatego, że. Jest spora szansa, że czegoś nie widzę, i wtedy po prostu mogę przegrać. A, a nawet jeżeli wszystko widzę, to też byłem taki nieprzekonany, bo nawet tutaj być może skoczek wraca. I, i, I na to jest szach. Zresztą tego szacha nie widziałem. No więc to by była jedna z tych rzeczy, które mnie by tutaj pewnie kosztowały punkt. Więc no, tego chyba nie można robić. Ehm, także ja pobiłem i tutaj przez moment jeszcze się zastanawiałem, bo, no widzicie, jest tylko Hetman i Skoczek przy królu, ale te moje figury są takie niezbyt fajne w obronie. Ehm, przeciwnik nie może Hetman G3 z groźbą mata, bo po prostu Hetman F3 i na to odchodzę, mam figurę więcej. Nie może Hetman G5, znaczy może, ale wydawało mi się, że po tym bronią Spionka DE bądź FE. Mogę po prostu zagrać tak, tak i tutaj, w tym momencie po tych wymianach. Być może nawet Hetman E4 jest bardzo dobre, i zaczynają grozić maty również przeciwnikowi. A tego typu historie, no to raczej są dobre dla białych niż dla czarnych, więc nie sądzę. No, ale niestety przeciwnik ma ruch skoczyć. A, jeszcze się zastanawiałem, czy przeciwnik nie może zagrać d4, żeby po prostu grać bez figury i próbować tutaj naciskać na mnie. No, ale jakoś w to nie wierzyłem. No, przeciwnik zresztą też nie uwierzył, bo tutaj wydawało mi się, że powinienem mieć co najmniej kilka jakichś ciekawych opcji. A jeżeli nic nie znajdę, no to prawdopodobnie te, tego typu wyswobodzenie też mnie gdzieś tam powinno ratować, i zawsze Hetman F3 się będę bronić. Tak mi się wydawało. No, ale przeciwnik po prostu pobił na H3. Przeciwnik po prostu zbił pionka. Ja muszę tego pionka, tego skoczka zbić. No, i teraz jest po król H1 jest po prostu powtórzenie ruchów. A król F1 no to chyba po prostu przegrywa, bo bicie F4, grozi goniec H3, grozi wieża F8. Specjalnie tego nawet nie liczyłem, bo no to wygląda tak przerażająco, że tutaj tylko no, nie wierzę, że ja mogę mieć coś więcej niż wieczny szach, a jeżeli coś przeoczę, to po prostu przegram partię. Także pojedynek skończył się tak i przeciwnik po prostu tutaj mnie wyszachował. Także dwie partie, dwa remisy, dwa remisy z zawodnikami, którzy mogliby być moimi synami. Ich wspólny wiek chyba nawet nie sumuje się do mojego. Przyznam się szczerze, że nie jestem jakiś rozczarowany i nie wynika to z tego, że się boję tych zawodników, tylko po prostu z tego, że oni są realnie bardzo silnymi zawodnikami i to, że ich rankingi obecnie to tam 2514 i 2560, to myślę szybko się zmieni. Oczywiście to nie są jeszcze gracze czołówki światowej, ale to są zawodnicy, którzy naprawdę potrafią grać w szachy. Także myślę, że nie ma tutaj co rozpaczać przede mną 9 pojedynków no i mam nadzieję, że będzie grane. Dzięki za dzisiaj przypominam o łapkach w górę, zachęcam do komentowania, bardzo aktywnie to robicie, bardzo dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału i przypominam o oglądaniu naszego cyklu Akademia szachowa Bonabanco oraz o odsłuchiwaniu kolejnych odcinków podcastu szachowego więcej możecie znaleźć na stronie www.podcastszachowy.pl Tyle na dziś, trzymajcie się, zapraszam na kolejne analizy bez silnika w kolejnych dniach. Na razie.